Na początek pamiętajcie, że prąd zabija. Prace elektryczne powinny być wykonywane przez osoby wykwalifikowane, posiadające odpowiednie uprawnienia. A ty, elektryku, pamiętaj, że uprawnienia nie ochronią cię przed śmiercią. Bądź czujny. Witam serdecznie. Ten materiał będzie miał charakter bardziej pokazowy niż instruktażowy, gdyż zrobiłem film z prefabrykacji rozdzielnicy elektrycznej dla domku jednorodzinnego, którą składałem dla jednego z widzów mojego kanału. Rozdzielnica pojechała do klienta około miesiąc temu kurierem, natomiast samo składanie materiału jako film zajęło mi trochę czasu, gdyż jest to kilkanaście godzin pracy nagranej, którą trzeba było zmontować. Na rozdzielnicę składa się 30 obwodów jednofazowych, dodatkowe 10 obwodów ogrzewania elektrycznego podłogowego oraz 2 obwody siłowe. W rozdzielnicy jest zainstalowane 6 wyłączników różnicowo-prądowych jednofazowych oraz 1 wyłącznik różnicowo-prądowy trójfazowy. Dodatkowo jest też tam zasilacz 230x12V. No i tyle. Startujemy z tematem. W pierwszej kolejności układamy aparaty w rozdzielnicy. Jak widzicie, mamy tutaj złączki TopJob S, czyli można powiedzieć, jest to rozdzielnica typu plug and play. A co za tym idzie, wystarczy wprowadzić na koniec wszystkie przewody do środka, podłączyć pod złączki, uruchomić rozdzielnicę i wszystko powinno działać. Takie rozwiązanie eliminuje nam konieczność wprowadzania przewodów bezpośrednio na aparaty, bezpośrednio na wyłączniki nadprądowe. Czyli sam montaż potem tej rozdzielnicy już na budowie jest bardzo prosty. Rozpoczynam wykonywanie połączeń wewnętrznych w rozdzielnicy. Staram się zawsze robić to od strony zasilania i kończyć na obwodach, gdyż zachowując jakąś kolejność tych łączeń, eliminuję możliwość wystąpienia jakiejś pomyłki oraz pominięcia jakiegoś elementu podczas łączenia. Jeżeli na etapie łączenia czegoś mi zabraknie, zapisuję sobie to gdzieś na osobnej liście i na koniec wszystko sprawdzam i wracam po kolei każdy punkt i uzupełniam te braki. W ten sposób raczej nie pominę żadnego elementu podczas łączenia i wszystkie połączenia będą wykonane. W tym momencie wykonuję wszystkie połączenia przewodów neutralnych pomiędzy blokiem rozdzielczym a wyłącznikami różnicowo-prądowymi. Klient zdecydował się na zastosowanie wyłączników różnicowo-prądowych jednofazowych do zabezpieczenia obwodów jednofazowych i zastosowanie wyłącznika trójfazowego do zabezpieczenia obwodów trójfazowych. To rozwiązanie eliminuje możliwość wystąpienia asymetrii napięć w przypadku utraty przewodu neutralnego za wyłącznikiem różnicowo-prądowym lub bezpośrednio przed nim. Pamiętajmy, że zastosowanie wyłączników różnicowo-prądowych jednofazowych nie uchroni nas przed asymetrią napięć, jeżeli utracimy przewód neutralny główny, na przykład na odcinku od bloku rozdzielczego do głównego zacisku neutralnego, czy też w wewnętrznej linii zasilającej lub w złączu kablowo-pomiarowym, co jest najczęściej spotykanym przypadkiem w tego typu awariach. Po wykonaniu połączeń neutralnych wykonuję połączenia fazowe od bloku rozdzielczego do wyłączników różnicowo-prądowych. Pamiętajmy, żeby zawsze podłączając cokolwiek zachować odpowiednią kolejność łączenia, czyli najpierw przewody ochronne, następnie przewody neutralne i na końcu przewody fazowe. Natomiast odłączając jakieś zaciski, aparaty, najpierw odłączamy przewody fazowe, potem przewody neutralne i na samym końcu
Jeżeli całkowicie demontujemy urządzenie, odłączamy przewody ochronne. Po wykonaniu połączeń od bloku rozdzielczego do wyłączników różnicowo-prądowych wykonuję mostki pomiędzy wyłącznikiem różnicowo-prądowym a aparatami zabezpieczającymi bezpośrednie obwody, czyli do wyłączników nadprądowych oraz w jednym przypadku do rozłącznika bezpiecznikowego na wkładki topikowe, gdyż klient będzie miał dodatkową podrozdzielnicę gniazdową i dla zachowania selektywności zabezpieczam ją właśnie wkładkami topikowymi CH10x38. W tej chwili wykonuję połączenie głównego zacisku ochronnego PE z szynami TH, na których zamontowane są złączki TopJob S. Złączki TopJob S są wyposażone w zacisk ochronny, który łączy takimi szczękami specjalnymi z szyną TH. Następnie poprzez ten zacisk zamontowany na samym końcu tych dwóch szyn doprowadzony jest przewód LGY16 żółto-zielony do głównego zacisku ochronnego w rozdzielnicy. Wykonujemy połączenia fazowe wyłącznika głównego z blokiem rozdzielczym. Wcześniej zostały one pominięte, gdyż zabrakło mi przewodu o przekroju 25 mm², którym robię te połączenia i musiałem go dokupić, ale jak tylko go dokupiłem, to wykonałem te połączenia, następnie z listy zaległości skreśliłem to zadanie jako wykonane. Wykonuję zasilanie zabezpieczeń lampek kontrolnych bezpośrednio z bloku rozdzielczego. Pamiętajmy, że lampki kontrolne są również aparatami elektrycznymi i należy je zabezpieczyć dokładnie tak samo jak każdy inny obwód elektryczny. Można to zrobić zabezpieczeniem B2, B4, B6 ewentualnie. Każde z tych zabezpieczeń powinno nam zadziałać, więc to co będzie dostępne możemy tam zamontować, ale najlepiej żeby to zabezpieczenie było jak najmniejsze. Aby lepiej kontrolować wydatki na energię elektryczną, klient zażyczył sobie zamontowanie liczników na obwody zasilające maty grzewcze oraz na obwód zasilający grzałkę w bojlerze. Takie liczniki zostały zamontowane na tych obwodach. Podczas prefabrykacji okazało się, że u klienta jest taka sytuacja, że kilka obwodów ma więcej niż jeden przewód zasilający, dlatego zaistniała konieczność rozbudowy systemu złączek TopJob S o kilka dodatkowych zacisków. Każdy z tych przewodów trafi na swój zacisk, następnie te zaciski zostaną zmostkowane i doprowadzone do jednego zabezpieczenia. Rozpoczynamy wykonywanie połączeń przewodów neutralnych zza wyłączników różnicowo-prądowych do złączek TopJob S. Złączki są podzielone na sektory, oddzielone takimi pomarańczowymi przekładkami. Każdy sektor odpowiada jednemu wyłącznikowi różnicowo-prądowemu. Od wyłączników różnicowo-prądowych do odpowiadających im sektorów zostaną doprowadzone dwa przewody neutralne na początek i na koniec sektora. Następnie później zostaną wykonane specjalne mostki do tego celu przeznaczone, aby zamknąć to połączenie w pierścień i tym samym zwiększyć obciążalność prądową takiego połączenia. Pamiętajmy, że jeśli wprowadzamy dwa przewody LGY na jeden zacisk aparatu, to musimy połączyć takie końcówki przewodów specjalnymi tulejkami typu TV. Takie połączenie umożliwia nam podłączenie dwóch przewodów do jednego zacisku. Jest to jak najbardziej prawidłowe wykonanie. Takie dwa przewody wprowadzone do jednej tulejki TV można potem zaprasować specjalną praską. Ja do tego celu stosuję różnych prasek w zależności od tego, jaki przekrój przewodu aktualnie jest prasowany.
Najczęściej używam takiej zwykłej praski ręcznej, która wygląda trochę jak kombinerki, ale jest to praska, która prasuje na okrągło, dzięki czemu łatwo jest wprowadzić takie przewody do zacisków, które mają okrągły otwór. W rozdzielnicy musi być porządek. Aby zachować taki porządek, spinam wiązki przewodów opaskami kablowymi. Dodatkowo montuję takie podstawki samoprzylepne, przez które mogę przeciągnąć taką opaskę i też przypiąć taką wiązkę przewodów, jeśli nie mam jej do czego dopiąć w rozdzielnicy. Pamiętajcie, żeby unikać spinania przewodów w jedną grubą wiązkę, gdyż przewody znajdujące się wewnątrz wiązki mogą być bardziej narażone na grzanie się, jeśli mamy do czynienia z obwodami o większym obciążeniu. Pamiętajmy, że estetyka wykonania rozdzielnicy jest też ważna i jak mówi staropolskie przysłowie, rozdzielnica jest wizytówką elektryka, także jeżeli dobrze zrobicie rozdzielnicę i wasz klient to będzie widział, to będzie wiedział, że ma do czynienia z fachowcem. Rozpoczynamy jeden z ostatnich etapów przeszywania rozdzielnicy, mianowicie połączenia fazowe pomiędzy aparatami zabezpieczającymi a złączkami TopJob S. Każdy z tych przewodów posiada swój własny numer, który jest jednocześnie numerem obwodu i jednocześnie taki sam numer znajduje się na złączce TopJob S. Później takie numery znajdą się również na opisach po zamknięciu rozdzielnicy maskownicami. Dzięki temu w przyszłości każdy, kto otworzy rozdzielnicę, będzie mógł bardzo szybko zlokalizować połączenia i będzie wiadomo, który przewód gdzie się zaczyna i gdzie się kończy. Jak widać, prowadzę osobne wiązki tych przewodów, tak jak wspominałem wcześniej. W szczególności jest to ważne dla tych aparatów, które są na dole, gdyż są to zabezpieczenia obwodów odpowiedzialnych za ogrzewanie podłogowe oraz za m.in. płytę indukcyjną. Dlatego też warto tutaj poprowadzić te przewody w osobnych wiązkach, aby jak najbardziej ograniczyć grzanie się takich przewodów w rozdzielnicy. Na wszystkie końcówki przewodów zostają założone tulejki typu TE, pojedyncze o przekroju 2,5 mm kwadratowego, gdyż takie żyły są zastosowane do połączenia pomiędzy każdym aparatem a złączką TopJob S. Od producenta złączek otrzymałem informację, że można do nich wprowadzać przewody typu linka bez tulejek, gdyż zaciski są skonstruowane w taki sposób, że nie uszkadzają nam tych cienkich żyłek w lince. Natomiast ja i tak osobiście uważam, że warto te tulejki stosować. Jeżeli mamy taką możliwość, to prasujmy i stosujmy je wszędzie, gdzie się da, jeżeli stosujemy przewody typu LGY, czyli przewody typu linka. Żeby ułatwić sobie pracę i przyspieszyć składanie takiej rozdzielnicy, warto przycinać sobie po kilka takich przewodów, które idą mniej więcej w to samo miejsce rozdzielnicy, gdyż różnice między długościami tych poszczególnych przewodów są niewielkie. Przeciągając takie przewody wiązkami, przyspieszamy sobie pracę, ale w tym przypadku pamiętajmy, że każdy z tych przewodów musi być opisany na końcu i na początku, żeby było wiadomo po spięciu tej wiązki przewodów, który przewód przynależy do którego zabezpieczenia. Przy prefabrykacji takiej rozdzielnicy warto wyposażyć się w taki automatyczny ściągacz izolacji, oczywiście dobrej marki, żeby nie rozleciał nam się przy składaniu pierwszej szafy. Oczywiście jeśli mamy do złożenia tylko jedną taką rozdzielnicę, no to koszt takiego ściągacza jest niewspółmierny do tego, więc nie warto kupować takiego ściągacza do jednej rozdzielnicy. Jeśli mamy do złożenia jedną rozdzielnicę lub rozkładamy takie rozdzielnice sporadycznie, no to wystarczy zwykły ściągacz izolacji za kilkadziesiąt złotych.
Może nie będzie on tak poręczny jak taki ściągacz dobrej marki, natomiast też można wszystkie czynności wykonać przy pomocy takiego ściągacza. Kolejnym narzędziem, które warto mieć przy prefabrykacji takiej rozdzielnicy, są obcinaczki do linek. Takie obcinaczki mają specjalny kształt, który uniemożliwia spłaszczenie takiej linki przy przecinaniu, co ma miejsce w przypadku zastosowania zwykłych obcinaczek bocznych. Po wykonaniu wszystkich połączeń należy z odpowiednim momentem dokręcić wkrętakiem dynamometrycznym wszystkie zaciski. Moment dokręcenia powinien określić producent osprzętu. Z reguły dla aparatury modułowej jest to około 2,5-2,8 Nm. Natomiast może być też tak, że dla różnych przekrojów przewodu może być różny moment dokręcenia. Należy zapoznać się z instrukcją producenta. Na mojej liście pominiętych rzeczy znalazł się przewód neutralny łączący do bezpieczenia ogranicznika przepięć z ogranicznikiem przepięć oraz zasilacz impulsowy 230×12 V. Do tego zasilacza dodatkowo domontowuję złączki ZUK, czerwone i czarne. Czerwone oznaczają 12 V plus, natomiast czarne oznaczają 12 V minus. I takie oznaczenia zostały wprowadzone na złączkach i na przewodach, także jest to jednoznacznie określone, że są to obwody 12-voltowe. Rozpoczynam opisywanie końcówek przewodów. Te przewody, które były podłączone pod aparaty zabezpieczające, czyli przewody fazowe, miały swoje oznaczenia już założone wcześniej, natomiast na pozostałe przewody zakładałem takie specjalne koszulki bezbarwne, które mają takie miejsce na wsunięcie odpowiedniego opisu. Dzięki takiemu zastosowaniu mogę dostosować treść opisów i opisać rozdzielnicę w taki sposób, w jaki mi to odpowiada i żeby było to czytelne dla przyszłych użytkowników oraz konserwatorów takiej rozdzielnicy. I tym sposobem dotarliśmy do końca składania rozdzielnicy. Pozostaje nam założenie mostków na zaciskach neutralnych złączek, o których wspominałem wcześniej, które zamykają nam tor neutralny w pierścień. Zamykamy obudowę maskownicami. Następnie przyklejamy opisy. Na opisach oprócz numerów obwodów, nazw obwodów i jakichś tam znaczników graficznych znajdują też się informacje o tym, że ogranicznik przepięć jest zasilany sprzed wyłącznika głównego oraz znajduje się też informacja o układzie sieci zastosowanym w tym przypadku oraz klasie ogranicznika przepięć. Dodatkowa taka rozdzielnica podlega na koniec pomiarowi rezystancji izolacji, aby wyeliminować błędy w połączeniach. Także to tyle. W tym materiale to wszystko. Jeśli spodobał Ci się ten materiał, daj łapkę w górę, zasubskrybuj ten kanał, naciśnij dzwoneczek, napisz w komentarzu jakieś propozycje na kolejne materiały. No i pytajcie w komentarzach, o co chcecie, jak będę mógł, to będę odpowiadał. To tyle. Trzymajcie się, cześć.